Rozmowa Piątkowskiej, witam Państwa. Dziś znajdujemy się w Warszawie, a naszym gościem jest pan Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Witam serdecznie, panie marszałku. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam Państwa. Panie marszałku, zacznijmy naszą rozmowę od tematu sportowego. Oglądał pan wczoraj finał mundialu? Wygrał pana faworyt? No, oglądałem, niestety nie. Ja obstawiałem zwycięstwo Francji. No i trochę byłem rozczarowany, że nie trafił tych dwóch czarnych, chociaż sam mecz był fascynujący. No, wygrał lepszy, jednak Argentyńczykom należało się to zwycięstwo, bo ciągle prowadzili i Francuzi oczywiście odrabiali straty, no ale jednak sprawiedliwości stało się zadość. Tak, to prawda, mecz był przez cały czas bardzo emocjonujący i co prawda, drodzy Państwo, nasi piłkarze nie znaleźli się w finale, ale barwy biało-czerwone były godnie reprezentowane przez sędziego Marciniaka i tutaj też należy wspomnieć, że pochodzi pan sędzia z Płocka, a więc, drodzy Państwo, nie tylko reprezentował barwy biało-czerwone polskie, ale również dumnie reprezentował nasze piękne Mazowsze. Panie marszałku, jest grudzień, za kilka dni końcówka roku, dlatego też jest to doskonały czas na podsumowanie. I na tym teraz chciałabym się skupić. Rok 2022 nie był łatwym rokiem, chociażby szalejąca inflacja, trwająca wojna na Ukrainie, czy też pokłosie COVID-u. Można powiedzieć, że rok 2022, mimo tego wszystkiego, był dobrym rokiem dla Mazowsza? No, zależy, oczywiście na to się spojrzy, te czarne łabędzie, jak ja to nazywam, miały swój wpływ. Przez czarne łabędzie rozumiemy takie zjawiska w gospodarce światowej, które nie są wcześniej przewidywane. I o ile jakoś już sobie radziliśmy z pandemią, no bo jednak ona też w dużym stopniu zmniejszyła swoje oddziaływanie. Mieliśmy dużo mniej zgłoszeń do szpitali, dużo mniej zachorowań. No to pojawiła się wojna w Ukrainie, napaść Rosji na Ukrainę i to oczywiście wszystkie konsekwencje gospodarcze, ekonomiczne, w sensie takim nawet powiedziałbym globalnym, tak, bo wzrost cen energii, zaburzenia na rynku energii spowodowały też przyrost inflacji, chociaż oczywiście to nie była jedyna przyczyna inflacji, bo tutaj też obarczam nasz rząd odpowiedzialnością za tak dużą inflację. Musieliśmy sobie z tym wszystkim radzić. To niestety wywoływało głównie napięcia, jeżeli chodzi o rynek inwestycyjny, rynek budowlany. I musieliśmy powtarzać szereg przetargów. No też nasze instytucje miały bardzo duży problem z, no zwłaszcza z zaplanowaniem wydatków na rok 2023. Zresztą my też mieliśmy, jeśli chodzi o wydatki bieżące tutaj, to było to wyzwanie. W związku mogę powiedzieć tak, w związku z tymi wszystkimi problemami, z jednej strony to był rok bardzo trudny, no z drugiej strony mogę powiedzieć, że większość inwestycji, które zaplanowaliśmy, realizowaliśmy w odpowiednim tempie. No, budżet realizujemy, myślę, z sukcesem, nawet pewnie powstanie pewna nadwyżka na koniec roku. No jednym słowem, oceniłbym ten rok w sensie takiej bieżącej działalności, również funkcjonowania naszych instytucji, jako pozytywny. No też uruchomiliśmy 14 programów wsparcia dla naszych partnerów, dla samorządów gminnych, powiatowych, dla organizacji pozarządowych i wszystkie one były sukcesem wykorzystywane. Też mamy zaawansowany proces zakontraktowania środków europejskich i wydatkowania, rozliczenia. No, kontynuowaliśmy olbrzymi projekt wsparcia związanego z COVID-19, czyli wsparcia dla 70 szpitali, 5 stacji pogotowia ratunkowego. Ponad 500 000 000 złotych już w tej chwili wydaliśmy na ten cel. Czyli można powiedzieć tak, że z jednej strony były duże problemy, z drugiej strony jakoś i nasze instytucje, i my wszyscy przetrwaliśmy ten najtrudniejszy czas i radziliśmy sobie, no może nie można to nazwać sukcesami, ale przetrwaliśmy ten trudny czas. Końcówka roku to również czas, kiedy planuje się budżet. Czy budżet Mazowsza na 2023 rok będzie nastawiony na rozwój? No, on jest zawsze nastawiony na rozwój. My zawsze wydajemy około 30% na inwestycje, więc
będziemy to kontynuowali. Budżet na 2023 rok jest pochodną wskaźników naliczonych i przysłanych nam przez ministra finansów. Mamy teraz taki moment w planowaniu budżetowym, że właściwie sami mamy tutaj niewielki wpływ. Pan minister przysyła kwoty, wskaźniki, a my musimy tym gospodarować. Pan minister przysłał nam bardzo znaczący wzrost dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, czyli od firm. Ten budżet będzie rekordowy w sensie ilościowym, bo po stronie dochodowej to będzie 5,5 miliarda złotych. Takich dochodów nie mieliśmy nigdy zaplanowanych. No, po stronie wydatkowej to będzie prawie 6,6 miliardów złotych, ponieważ posiłkujemy się też kredytami. No właśnie z tych powodów inwestycyjnych. Ponad 2 miliardy wydamy na własne inwestycje. Około 700 milionów na różnego rodzaju programy wsparcia dla samorządów gminnych, powiatowych, dla organizacji pozarządowych. Oprócz tych programów, które były do tej pory, też będziemy wdrażali nowe. Na przykład będziemy wspierali powstawanie takich miejsc integracji, czyli świetlic w środowisku wiejskim, miejsko-wiejskim. Też będziemy mieli nowy program takiego wsparcia dla samorządów i dla organizacji pozarządowych dotyczących miejsc pamięci narodowej, postaci historycznych czy naszych bohaterów narodowych. No bo uważamy, że też oprócz tych wszystkich rzeczy infrastrukturalnych, rozwojowych, no też trzeba pamiętać o, po pierwsze o zabytkach, a po drugie właśnie o różnych postaciach. Znaczy generalnie nasz sposób myślenia jest taki, żeby maksymalnie dużo środków przeznaczać na inwestycje i te najmniejsze nawet, tak, w sołectwach na przykład, czy udziałkowców, czy właśnie rewitalizację zabytków, czy małe lokalne drogi do produkcji rolniczej, po to, żeby po prostu był takie koło zamachowe przedsiębiorczości, tak, żeby małe i średnie firmy budowlane, usługowe też mogły dzięki temu, że będą miały zamówienia, no mogły po prostu utrzymywać miejsca pracy i też płacić podatki, bo czujemy, że no, zbliża się jednak problem kryzysu gospodarczego. Obserwujemy niestety poprzez wzrost cen energii duże kłopoty w mikroprzedsiębiorstwach i małych firmach, na przykład w gastronomii, no ale też w innych. Więc tutaj będziemy musieli elastycznie też działać. No, poza tym zabezpieczyliśmy też pieniądze na udział własny, bo zaczniemy może jeszcze nie wydatkować, ale kontraktować pieniądze z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027. No już jesteśmy spóźnieni 2 lata, to nie wynikało z naszych tutaj decyzji, tylko z relacji między polskim rządem a Unią Europejską, no i też opóźnień w wydawaniu różnych dokumentów na poziomie europejskim i krajowym. Ale w ostatnich dniach, 2 grudnia, Komisja Europejska zatwierdziła nasz program regionalny. Więc to będzie taki rok, w którym no, będzie stosunkowo dużo naborów i ze środków europejskich, ale też dużo projektów będzie można realizować przy naszej pomocy z naszego budżetu. Tak jak pan marszałek tutaj wspomniał, 2 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła Fundusz Europejski dla Mazowsza, drodzy państwo, na lata 2021-2027 w kwocie 2 miliardów 96 milionów euro. Panie marszałku, dużo dobrego da radę zrobić za te pieniądze i w którym kierunku pójdzie rozwój Mazowsza? No przede wszystkim to ja chciałbym tutaj powiedzieć jedną rzecz istotną, tak? To jest autentyczny sukces naszej polityki, również w tym wymiarze międzynarodowym, bo przypomnę, że rozpoczęliśmy już w roku 2015 starania o podział statystyczny naszego województwa. Gdybyśmy tego podziału nie dokonali, a to się stało od 1 stycznia 2018 roku, to Polska i Mazowsze straciłaby na tym, że mielibyśmy do czynienia z całością Mazowsza jako regionem lepiej rozwiniętym, stracilibyśmy około 1,5 miliarda euro. Gdyby nie ten podział statystyczny, podkreślam słowo statystyczny, to pewnie to wsparcie byłoby około 500 milionów euro.
Dzisiaj, tak jak pani powiedziała, to jest 2 miliardy 96. Uważam to za nawet mój osobisty też sukces, dlatego że zabiegałem o to na poziomie i Brukseli, i też w polskich rządach kolejnych. Też chciałbym wspomnieć przy okazji postać pana profesora Zbigniewa Strzeleckiego, niestety nieżyjącego już, który kierując naszym Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego, no, dołożył wszelkich starań do różnych wyliczeń i do od początku kreowania takiej polityki konieczności podziału na tę część metropolitarną, czyli Warszawę i 9 otaczających powiatów, w sumie 70 gmin, no i tę część pozostałą, bo te dwa obszary bardzo się różnią. I teraz, mając te 2 miliardy 96 milionów euro, należy to pomnożyć przez kurs dzisiejszy 4,7, no to mamy około 10 miliardów złotych. To jest bardzo poważna kwota. Te pieniądze w większości, około 40%, będą skierowane na cele ekologiczne, na oszczędność energii, na też pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, ale też gospodarkę w obiegu zamkniętym, gospodarkę odpadami, całą problematykę ekologiczną, też gospodarkę wodą, bioróżnorodność. No, pozostałe pieniądze będą przeznaczane na różne ważne cele, takie jak chociażby wsparcie dla przedsiębiorczości, dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale głównie w takim obszarze innowacyjnych firm i też nowych innowacyjnych produktów. W dalszym ciągu będzie kontynuowany proces cyfryzacji województwa. Spore pieniądze przeznaczymy na drogi wojewódzkie, na duże projekty drogowe w województwie. No też na zbiorniki wodne, ale też na przykład znaczące pieniądze będą dotyczyły problemów społecznych. Z tego ponad 2 miliardów 96 milionów euro, ponad 500 milionów euro to jest Europejski Fundusz Społeczny. Więc te obszary społeczne bardzo ważne, to przeciwdziałanie wykluczeniu, wsparcie dla osób starszych, dla niepełnosprawnych, edukacja, praca, zwłaszcza wsparcie dla kobiet na przykład, które są, powiedziałbym, na tym rynku pracy w pewien sposób poszkodowane, ale też stwarzanie im możliwości, żeby mogły pracować poprzez wsparcie procesów budowy, uruchamiania żłobków, przedszkoli, więc to, co jest dzisiaj też takim wyzwaniem. No i sporo środków też przeznaczymy na kulturę, turystykę. I dodatkowo trzeba wiedzieć, że po raz pierwszy Mazowsze, ta część poza metropolią, będzie objęta też możliwością pozyskiwania pieniędzy z programu operacyjnego Polska Wschodnia. To jest 2,5 miliarda przeznaczone dla 5 województw i tej części, jako 6 regionu, tej części poza metropolią, więc łatwo policzyć, że to około 400, może 420 milionów euro też tam jest do potencjalnego pozyskania. Też w bardzo ciekawych obszarach, na przykład właśnie wsparcie przedsiębiorczości, czy wsparcie dla różnego rodzaju inwestycji drogowych, ale też inwestycji w kulturę, w turystykę. Wracając jeszcze chwilę do naszego programu regionalnego, też sporo pieniędzy będzie przeznaczonych na transport publiczny niskoemisyjny, na budowanie ścieżek pieszo-rowerowych po to, żeby no właśnie obniżać emisję gazów cieplarnianych. Duże pieniądze, dużo pracy, ale najważniejsze, że nasze piękne Mazowsze będzie się cały czas rozwijać. Panie Marszałku, skoro rozmawiamy o pieniądzach, to trzeba również tutaj wspomnieć o kwocie, którą stara się Pan odzyskać od Skarbu Państwa i NFZ-u. Mowa tutaj, drodzy Państwo, o 100 milionach złotych. Gdybyście nie wiedzieli, o co dokładnie chodzi, to już tłumaczę. W latach 2017-2019 z budżetu Mazowsza zostało przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w szpitalnych spółkach ponad 83 miliony złotych. Panie Marszałku, uda się odzyskać te pieniądze? Tak, tylko drobna korekta, panie redaktor, nie w spółkach, dlatego że to dotyczy tylko samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, bo nasze szpitale, a mamy ich 26, część jest w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ten problem dotyczy właśnie takiej formy gospodarowania w tych zakładach.
bo spółek nie dotyczy. Natomiast ustawa o działalności leczniczej przewidywała obowiązek, podkreślam słowo obowiązek, pokrycia ujemnego wyniku finansowego w tych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej po uwzględnieniu amortyzacji. I rzeczywiście myśmy przez te 3 lata w tych naszych szpitalach pokryli ten wynik finansowy na kwotę 83 miliony złotych. No, minęło już kilka lat, więc też naliczamy odsetki i uzyskaliśmy w 2019 roku pozytywny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który podkreślił, że ten przepis jest niezgodny z Konstytucją, zwłaszcza z artykułem 167 Konstytucji, która wprost mówi, że jeżeli się nakłada pewne obowiązki czy pewne zadania na samorząd, no to trzeba zabezpieczyć odpowiednie finanse na ten cel. Ochrona zdrowia w Polsce jest finansowana w całości ze źródeł państwowych, czyli teraz z Narodowego Funduszu Zdrowia. My pokrywamy koszty modernizacji, remontu, wyposażenia, ale jeżeli chodzi o wydatki bieżące, czyli leczenie ludzi po prostu, no to to jest w całości obowiązek państwa. No i korzystając z tego faktu, tego pozytywnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zwracam się teraz do 2 podmiotów, do Narodowego Funduszu Zdrowia i też jako takiego współodpowiedzialnego skarbu państwa, rozumianego jako majątek państwowy. Zwracam się o zwrot tych 83 milionów plus odsetki, to jest około 100 milionów złotych. I uważam, że państwo powinno te pieniądze najnormalniej samorządowi zwrócić. No, wystąpiłem z wezwaniem przedsądowym. Jeśli tych państwo, oczywiście to na ręce pana wojewody i na ręce Narodowego Funduszu Zdrowia, prezesa, no jeśli państwo się, tak powiem, z tym nie zgodzi i tych przekazania tych pieniędzy nie będzie, no to pójdziemy na drogę sądową, wierząc głęboko, że sądy są niezależne w Polsce i że w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego odzyskamy te pieniądze, które zamierzamy przeznaczyć oczywiście w dalszym ciągu na ochronę zdrowia, tylko niekoniecznie na wydatki bieżące, tylko na inwestycje. Przypomnę, że za takie pieniądze budujemy w tej chwili Centrum Radioterapii w Płocku. To jest rzędu, takie to są pieniądze rzędu, że można zbudować bardzo poważny ośrodek leczenia, czy na przykład dofinansować poważne inwestycje w naszych szpitalach. O pieniądzach zawsze miło się rozmawia, szczególnie... No, wie pani, miło się rozmawia wtedy, kiedy się je ma, natomiast gorzej, jak się ich nie ma, więc tutaj w przypadku zdrowia to uważam, że ten system jest ciągle niewydolny i też chcę powiedzieć, że będziemy świadkami olbrzymich problemów, dlatego że koszty funkcjonowania, koszty usług bardzo wzrastają, też koszty pracy w ochronie zdrowia wzrastają, natomiast no, ta korekta w Narodowym Funduszu Zdrowia, jeśli chodzi o wycenę świadczeń, ona jest niewystarczająca, a dodatkowo jeszcze Sejm postanowił nie wspierać z budżetu państwa na przykład ratownictwa medycznego, na przykład szczepień, na przykład leków dla seniorów, niektórych rzadkich chorób i procedur i przerzucić to wszystko na NFZ, nie pokazując, skąd te pieniądze mają pochodzić. Więc spodziewam się naprawdę olbrzymich problemów, zwłaszcza jeżeli chodzi o leczenie szpitalne, nie tylko w szpitalach, dla których organem prowadzącym jest województwo, ale też w szpitalach powiatowych niestety. Tutaj zgadzam się z panem marszałkiem, że system faktycznie kuleje, ale mimo wszystko naszą rozmowę chciałabym zakończyć w takim pozytywnym akcencie, ponieważ za panem piękna choinka na stoliku stroik. Drodzy państwo, już za kilka dni święta Bożego Narodzenia, święta, które są wyczekiwane chyba przez wszystkich. Ja przyznam szczerze, że to są moje ulubione święta. Już nie mogę się doczekać, kiedy faktycznie zasiądziemy do tego wigilijnego stołu i spotkamy się z bliskimi. Rozmawialiśmy tutaj z panem marszałkiem. Liczyłam na to, że trochę przed świętami pan marszałek zwolnił tempa, ale bardzo szybko wyprowadził mnie z błędu, że jednak nie, na pełnych obrotach do samego końca. Ale chciałabym się zapytać o te święta Bożego Narodzenia. Jak one wyglądają u pana? Rozumiem, że w święta na pewno pan odpoczywa.
No tak, odpoczywam, jak to mówią, na łonie rodziny, tak? Zawsze święta u mnie, święta Bożego Narodzenia są, spędzamy z rodziną. No, zdarzało nam się oczywiście też rodzinnie wyjeżdżać za granicę w takim większym gronie. No teraz akurat te święta będziemy spędzali wspólnie w Płocku, w moim domu. Okres święto dla mnie też okres różnych rocznic, moich jubileuszy. Więc to zawsze jest jakieś kilka powodów do tego, żeby świętować, żeby ten czas uczcić. No ale będą to tradycyjne święta, tak? Z tradycyjnymi pokarmami, z Wigilią. No, ona wypada w tym roku w sobotę, to tak piękny taki zbieg dat. Więc myślę, że będziemy je w spokoju i w takiej rodzinnej, ciepłej atmosferze spędzali w naszym domu. Panie Marszałku, a czego Pan sobie życzy na ten nowy, nadchodzący 2023 rok i czego Pan życzy mieszkańcom Mazowsza? A wie Pani, ja mam tutaj takie podwójne życzenia. Znaczy mieszkańcom i nam wszystkim życzę takie trzy pojęcia. Pokoju, spokoju i rozwoju. Pokoju, bo widzimy po tym, co się dzieje na Ukrainie, jak to jest olbrzymi problem, kiedy tego pokoju nie ma, jak ludzie potrafią cierpieć. Oby ta wojna, broń Boże, nie przeniosła się dalej na kraje sąsiednie, w tym nasz kraj. Spokoju rozumianego jako spokój też społeczny i spokój w naszych wspólnotach, w naszych rodzinach, bo będziemy mieli ciekawy rok wyborczy, tak, jeśli chodzi o parlament, więc na pewno pojawią się różnego rodzaju napięcia. Chciałbym, żeby jednak zachowano kulturę bycia, kulturę dialogu społecznego i tę kulturę wyborczą. I rozwoju. Rozwój jest potrzebny każdemu z nas, tak, od najmniejszego, powiedziałbym, obywatela Mazowsza, po seniorów, więc rozwoju w sensie indywidualnym, ale też rozwoju w sensie naszych właśnie lokalnych wspólnot, naszych firm, naszych miejsc pracy, no i rozwoju całości Mazowsza, naszej ojczyzny, ale też rozwój tej wielkiej wspólnoty, w której jesteśmy członkiem, czyli Unii Europejskiej. A takie bardzo indywidualne życzenia to właściwie są też trzy pojęcia, tak? To jest zdrowie. Nie muszę mówić, że jak to jest ważne. Szczęście, bo można być zdrowym, ale nie mieć szczęścia i mieć kłopoty różnego rodzaju. Też szczęście rozumiane jako poczucie pewnego dobrostanu, tak? No i miłości, dlatego że wszyscy twierdzą, że bez miłości to życie nie ma sensu, więc życzę też zdrowia, szczęścia i miłości. I tym pięknym, świątecznym akcentem i życzeniami będziemy kończyć ostatnie wydanie Rozmowy Piątkowskiej w tym roku, ale to nie znaczy, drodzy Państwo, że nie zobaczymy się już w przyszłym. Tymczasem odpocznijcie ode mnie. Moim i Państwa gościem był Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Do zobaczenia w 2023 roku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.